Pamięta pan piłkarza reprezentacji Polski na pozycji numer 10, bo tak zazwyczaj będzie ustawiany Piotr Zieliński, który miałby takie umiejętności jak zawodnik Napoli? Czy ze świecą szukać? Naprawdę trzeba tam przekopać całe archeo w głowie, żeby kogoś takiego wynaleźć. Ja myślę, że na pewno to jest piłkarz nietuzinkowy, chociaż patrząc teraz na jego ostatnie mecze, na przykład w Napoli, bardzo coraz częściej zaczyna grać gdzieś na boku, na lewej pomocy. W moim odczuciu ustawienie Piotka w bocznym sektorze na pewno będzie tracić tracił on na swojej kreatywności. Dlatego na pewno raczej nie będziemy eksperymentować w sensie takim, żeby gdzieś Piotka rzucać w boczne sektory, bo myślę, że najwięcej pożytku i wykorzystania jego nietuzinkowych umiejętności, tej kreatywności, lekkości, to będzie środek pola. Ale na pewno no, trzeba troszeczkę się zagłębić, żeby zobaczyć, do któregoś z byłych naszych zawodników na tej pozycji porównać.